wiedział, że oni wygrają to. Aha. Każdy inny, tak? No dopisały jesiotry. Praktycznie same jesiotry, były dwa karpy wyciągnięte, tam hasła były, że były jakieś spinki tych karpi, ale wyciągnięte dwie sztuki. Myślę, że ciśnienie zrobiło swoje, bo w tygodniu część z was też była na rybach i te karpie brały, także... A obiecuję, że nie zamykam ich w klatkach, tak jak niektórzy sugerują. A my kluczy nie mamy? No. Także tak, na 12 startujących ekip 4 zostało bez ryby. 8 miejsce z rybą 50 gramów. Tymek i Wujas. Brawo. Brawo za obronione. Zawsze. Miejsce 7 i tu już od 7 do 3 jest różnica praktycznie kilograma. 7, 6, 59 rekiny. A chłopaki tam są. Miejsce 6. KKS Bolechowo 7,27. Brawo. Miejsce 5. Suchorski End Stop Team 7,53. Brawo. Miejsce. To było 6? 5. Piąte. Miejsce 4. Zbrodnia i Karaś 7,69. I tu do 3 miejsca zabrakło dosłownie 70 gramów. Na rybku mogliśmy, na siatkę. No tam tych karasi mieliście, nie? No. I teraz tak, 3 miejsce i pierwsze premiowane nagrodą Michał Oscy, team 7780. Brawo. 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 Nagrody. Tu mamy zestawik z Federbajta. To się przyda. Bardzo. Dzięki, ślicznie. Gratulacje. Miejsce 2. 15,490. Kukiel Team. Brawo. Gratuluję. Tutaj kos dobroci. Akurat macie przy tym piórnik do klasyka, nie wiem czy wam się przyda. Przyda się, ja mówię. Tak? No. Tak. I miejsce pierwsze, no niekwestionowanie z wynikiem 45 kilo 490 gramów. Pełna dominacja, Króla Wielkopolska, Team brawo. Gratuluję, słuchajcie torbę i parasol. I jeszcze nie odchodźcie, bo Big Fish 9700 również w wasze ręce, także dwie torby. No, mam nadzieję, że mimo brań chimerycznych podobało się wszystkim, pogoda dopisała. Na pewno jeszcze w tym roku będziemy robić zawody. Mimo deklaracji niektórych, że już nie startują, nie wierzę. Będziemy ogłaszać, będziemy informować, zapraszamy. Najbliższe federowe będą przed tym weekendem mikołajkowym. To jest tam chyba 4-5 grudnia. Zobaczymy, jaka będzie pogoda. Myślę, że powinno być ok. Także dzięki wielkie.